Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 75. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 48. Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały w mieście Boga naszego. Góra Jego święta, wspaniałe wzgórze, Radością jest całej ziemi. Góra Syjon, kraniec północy, jest miastem wielkiego króla. Bóg w jego zamkach okazuje się obroną. Oto bowiem królowie się połączyli i razem natarli. Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, zmieszali się i uciekli. Drżenie ich tam chwyciło jak bóle kobietę, gdy rodzi. Takie, jak kiedy wiatr wschodni druzgoce okręty starszysz. Jakieśmy słyszeli, tak i zobaczyli w mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego. Bóg je umacnia na wieki. O Boże, rozważamy Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię twe Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Niech się weseli góra Syjon, niech się radują córki Judy z powodu Twoich wyroków. Obchodźcie Syjon dokoła, policzcie jego basztę, przypatrzcie się jego murom, oglądajcie jego warownie, by opowiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków i że on nas będzie prowadził. Kolejne dwa rozdziały Księgi Józuego, 11 i 12, opowiadają dalszą ekspansję Izraelitów na północ oraz dokonują swoistego podsumowania militarnych sukcesów narodu wybranego. Jabin, król Hasoru, usłyszawszy o tym, powiadomił Jobaba, króla Madonu, króla Shimronu, króla Akszafu i królów zamieszkałych na północy, w górach i na równinie. Na południu od Kinneret, w Szefeli i na Wyżynach Doru na zachodzie, Kananejczyków na wschodzie i na zachodzie, Amorytów, Chitytów, Peryzytów, Jebusytów na górze i Chiwitów u stóp Hermonu w krainie Mispa. Wyruszyli oni z całym swym wojskiem, ludem mnogim jak piasek na wybrzeżu morza, i z olbrzymią liczbą koni i rydwanów. Wszyscy ci królowie, umówiwszy się, przybyli i zajęli stanowiska nad wodami Meromu, aby walczyć z Izraelem. I rzekł pan do Jozuego: Nie bój się ich, albowiem jutro o tej porze sprawię, że oni wszyscy padną zabici przed Izraelem. Konie ich okulawisz, a rydwany ich spalisz. Jozue wraz z całym swym zbrojnym ludem przybył niespodzianie nad wody Meromu i rzucił się na nich. Pan wydał ich w ręce Izraela. Rozbili ich i ścigali aż do Sydonu Wielkiego i aż do Misrefot Maim i do doliny Mispa na wschodzie. Rozgromiono ich całkowicie, tak że nikt nie ocalał. Jozue postąpił z nimi, jak Pan powiedział Mojżeszowi. Konie ich okulawił, a Rydwany spalił w ogniu. W tym samym czasie Jozue cofnął się i zdobył Hasor, a króla jego zabił mieczem. Hasor było niegdyś stolicą wszystkich tych królestw. Ostrzem miecza wybili wszystko co żywe, obłożywszy klątwą. Nie pozostawiono żadnej żywej duszy, a Chasor spalono. Wszystkie miasta tych królów i samych ich królów zwyciężył Jozue i zdobył ostrzem miecza, obłożywszy ich klątwą, jak nakazał Mojżesz, Sługa Pański. Wszystkie jednak miasta położone na wzgórzach nie zostały przez Izraelitów spalone, z wyjątkiem Chasoru, spalonego przez Jozułego. Całą zdobycz tych miast i bydło podzielili Izraelici pomiędzy siebie, lecz wszystkich ludzi zgładzili ostrzem miecza doszczętnie, nie zostawiając żadnej żywej duszy. To, co Pan nakazał słudze swemu Mojżeszowi, a Mojżesz nakazał Jozułemu, Jozue wykonał niczego nie zaniedbując z tego wszystkiego, co Pan nakazał Mojżeszowi. I opanował Jozuę cały ten kraj góry, cały Negeb, całą krainę Goshen, Szefele, Arabę, góry izraelskie i ich równiny, od góry Halak, wznoszącej się ku Seirowi, aż do Baal Gad w Dolinie Libanu, u stóp góry Hermon. A wszystkich ich królów zwyciężył i skazał na śmierć. Przez długi czas Jozue walczył z tymi wszystkimi królami. Żadne miasto nie zawarło pokoju z Izraelitami prócz Chiwitów mieszkających w Gibeonie. Wszystkie zostały zdobyte zbrojnie. Taki był zamiar pana, który uczynił upartymi ich serca, także prowadzili wojnę z Izraelem i popadli pod klątwę bez miłosierdzia aż do wyniszczenia, jak pan nakazał Mojżeszowi. W owym czasie Jozue w walce zwyciężył Anakitów z gór, z Hebronu, z Debiru, z Anap i ze wszystkich gór judzkich i ze wszystkich gór izraelskich. Na nich wszystkich wraz z ich miastami Jozue rzucił klątwę. Anakici nie pozostali już w kraju Izraelitów z wyjątkiem Gazy, Gat i Ashdodu. Jozue zawładnął całym krajem według polecenia Pana, danego Mojżeszowi, a następnie oddał go Jozue w posiadanie Izraelowi, dzieląc odpowiednio do ich podziału na pokolenia. I kraj zaznał pokoju od wojny. A oto królowie kraju, których zwyciężyli Izraelici i opanowali ich ziemię za Jordanem, od wschodu, od potoku Arnon aż do góry Hermon, i wraz z całą Arabą ku Wschodowi. Sichon, król Amorycki ze stolicą w Hzezbonie. Panował on od Aroeru leżącego nad brzegiem potoku Arnon, od środka Doliny i połowy Gileadu, aż do potoku Jabbok, granicy synów Ammona, a na wschodzie, poprzez Arabę, aż do Morza Kinneret i Morza Araby, czyli Morza Słonego, w kierunku bet Hayeshimot, i dalej ku południowi, do stóp zboczy Piska. Następnie Og, król Baszanu, jeden z ostatnich refaitów z siedzibą w Asztarot i Edrei, którego panowanie rozciągało się na górę Hermon i Salka, cały Baszan aż do granicy Geszurytów i Maakatytów i do połowy Gileadu, aż do granicy Sihona, króla Heszbonu. Mojżesz, sługa Pana i synowie Izraela zwyciężyli ich i oddał Mojżesz, sługa Pana, ziemię tę w dziedzictwo pokoleniom Rubena, Gada i połowie pokolenia Manassesa. A oto królowie kraju, których zwyciężył Jozue i synowie Izraela po zachodniej stronie Jordanu, od Balgad w dolinie Libanu aż do góry Halak, wznoszącej się ku Sejrowi, a których kraj oddał Jozue w dziedzictwo pokoleniom izraelskim, odpowiednio do ich podziału, na górze i na szefeli w Arabie i na zboczach górskich, na stepie i w Negebie. Uchitytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzytów, Chiwitów, Jebusytów. Król Jerycha jeden. Król Aj obok Betel jeden. Król Jerozolimy jeden. Król Hebronu jeden. Król Jarmutu jeden. Król Lakisz jeden. Król Eglonu jeden. Król Gezer jeden. Król Debiru 1 Król Gederu 1 Król Hormy 1 Król Aradu 1 Król Libne 1 Król Adullam 1 Król Makedy 1 Król Betel 1 Król Tapuah 1 Król Heferu 1 Król Afek 1 Król Lasharonu 1 Król Madonu. Jeden. Król Hasoru. Jeden. Król Shimronu, Meronu. Jeden. Król Akszafu. Jeden. Król Tanak. Jeden. Król Megiddo. Jeden. Król Kadesz Jeden. Król Jokneam na Karmelu. Jeden. Król Doru z Wyżyny Dor. Jeden. Król Goim z Gilgal. Jeden. Król Tirsy, 1 Wszystkich królów razem 31. Dziś ponownie usłyszymy mowę eschatologiczną Jezusa, tym razem w wersji Świętego Mateusza. Przeczytajmy Ewangelię według Świętego Mateusza, rozdział 24, werset od 1 do 41. Po wyjściu Jezusa ze świątyni. Podeszli do niego uczniowie, aby mu pokazać budowle świątyni. Lecz on rzekł do nich: Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. A gdy siedział na górze oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? A Jezus im odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i odgłosy wojen. Baczcie. Nie trwóżcie się tym. To wszystko musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi, i królestwo przeciw królestwu, wystąpi głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. A wówczas wielu zachwieje się w wierze, będą wzajemnie się wydawać, i jedni drugich nienawidzić. Powstaną liczni fałszywi prorocy, i wielu w błąd wprowadzą. A ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, a ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu, a kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nigdy nie będzie. Gdyby ówczas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ówczas zostanie skrócony. Wtedy, jeśli by wam ktoś powiedział Oto tu jest Mesjasz. Albo tam, nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą, Oto jest na pustyni, nie chodźcie tam, oto wewnątrz domu, nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a jaśnieje aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą. Zaraz też po ucisku owych dni, Słońce się zaćmi i Księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną spadać z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak syna człowieczego. I wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą syna człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle on swoich aniołów strąbą o głosie potężnym i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od krańca do krańca nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem syna człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.